W niebie jest. Nie, w piekle w sobota. Tak, wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Racja, Champ? Czy to prawda, że byłaś inspiracją dla twórców Viagry? Zaraz możesz się o tym przekonać, kociaku. Hop. Panie koleś, czas na pańską lewatynę. A, o matko, kolejny koszmarny sen. Gdzie ja do diabła jestem? I dlaczego moja medulla oblongata tak bardzo boli? Spokojnie. Lepiej, żebym wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia głowy. Ledwo wyszedł pan z życiem z niefortunnego wypadku z bronią palną. Zajrzę do pana później. O, kartki z życzeniami, a spędziłem tu letnie noc. Będę miał kosty? Ciekawe, kto tyle o mnie myślał. Zobaczmy. Zdrowiej szybko, PS. Konfiskujemy twoją przyczepę, podpisano komornicy Akme. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzejesz i wrócisz na drogę szczęścia i tężyzny fizycznej. PS. Jeśli nie zapłacisz ogromnych zaległości w podatku za zwierzaka, Champ zostanie jutro uśpiony. Z wyrazem miłości od mużdżarnia. No i wreszcie. Obyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane nienawidząca cię żona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. To za porypana gra. Chyba będę musiał zrobić jakieś pieniądze, ale skończył mi się tuż w drukarce. A to co? Grubsza forsa w zamian za oddanie nasienia do badań. O szczegóły pytaj przy biurku z informacją. Okej. No dobra. Czyli to jest już ten dodatek, te dwa dni, tak? Marciatik! Live! Yeah, boy! No zobaczmy, co pokażą. Chyba, że mam. Nie, nie mam nic, mam zapałki. I kopa oczywiście. Ej, idiota. No dobra. Fajka, gdzie? Co ty grasz? Fajna gierka, Ketsy. Co prawda porypana, fist, ale fajna. Jeśli temy mam. No, wziąłem, dzięki. Uwaga! O kurde, windy dodali w dodatku. Widać, że nowsza gierka. Pomocy! Pomocy! Co się stało? Cześć! Niech pan posłucha. Proszę iść do pokoju z napisem prace ręczne. W środku znajdzie pan pojemniki pomocy wizualne. Jeśli dalej nie będzie pan wiedział, co zrobić, nie będę mogła pomóc. Zakryjcie pieniądze oczy. Otrzyma pan przy wyjściu w lobby recepcji. Dziękuję. I proszę nie pobrudzić pomocy wizualnych. Bomba. Kasa za coś, co zrobiłbym za friko. Ja pierdziel. To będzie tu czy tam? Patus łazi zapałkami, rzuca. Co robisz, koto? Mogę tam wejść. Ta tylko dla personelu. Zamknij mordę. Co ty pieprzysz? Co to znaczy tylko dla personelu, jak ja tu mogę wejść? Kochanie, wróciłem. Cholera, to zajmie trochę czasu. Ja pierdzielę, co tu się w dupę dzieje? Całe wiadro. Serio, Black Blue istnieje coś takiego tam? Nice. Nie dotykać kotów. Masz kotów.
Uwaga! Koty doświadczalne uciekają! Miłość boską! Niech ktoś znajdzie koty! Co się dzieje? Co to za fabuła? Mam nadzieję, że ukryta kamera nagrała to wszystko. Jestem pewien, że pobiłem tu jakiś rekord. Chyba pora iść do lobby i odebrać ciężko zarobioną forsę. No ta. Chyba rekord pobity. Widzowie, rekord padł w jego głowie. Siema. A one się nie rzucają. Co jest? One mnie nie atakują. Co im robisz? Myślałem, że będą mnie atakować. Nawet go podniosłem. Gówno normalnie jest w kuwecie. Trafię? Mózg. Co jest? Boli. Cholerny łeb. Co się dzieje? O, ja cię zabiłem. Pamiętam. Ten sam model. Minąłem się z nimi, luj. Kopa dostał i się wyłożył. O! O! Ty, no tylko nożyczki będą w tym dodatku? Podnieś to. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Chirurgia. Czekaj. To nie tutaj? Źle poszedłem? Ale mnie ślizga. Co ty? Nie wiesz, kto ja jestem? No wiem, pamiętam cię, zabiłem cię. Ja pierdzielę, już większość HP straciłem. No szmato. O! Dobra, wracamy. Po apteczki. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Kopnij te granaty, da się je kopać, poleciały dalej. I to jest worf. Już mi lepiej. Co jest? Zamykaj te drzwi. Kurde, skapną się, ja pierdzielę, odruch. Ludzie, skapną się. Tu jej nie znajdą. Nikt nie chodzi do ostatniego kibla przecież. Jezu, ile pączków. Dzięki.
Gdzie to była ta baba? Wyżej. Bo ja piętro niżej zjechałem, tak? Nie, to są te koty. Ej, to jest z tego! Jestem lekomat 9000. No proszę podejść i oddać mocz. Mogę? Postaraj się mnie nie opryskać. Zdrowe. Cholera, mówiłem nie opryskaj mnie. Dobry Boże, to obrzydliwe. Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. Fajkę dał. Fog! Tutaj nie wiem, są te koty. Coś na tym leży. Jakaś tajna rzecz. Przecież ja tu byłem wtedy, co były te minimajki. A, to jest ta kocimiętka. No ok, no ok. O, ten szajs jednak działa. Co? No to jazda. Myślałem, że oni tylko w głowie. Co jest? Co się dzieje? O co chodziło? To był Bóg, że on tu był? To był Bóg? Totalnie zepsute. Ale założę się, że drzwi na schody już są otwarte. Aha, dobra. Rzeczywiście. No bo myślałem, że do windy trzeba iść, dlatego tu wlazłem. No ale powiedział, że popsute, więc luj. Dobra, i co, mam iść tam? Tu byłem. No to tutaj w takim razie. Pistolet? Dwa naboje. Oj, 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 to nie wygląda za dobrze. Co ty pieprzysz? Trafiłem go. Ej! O, nice. We mnie rzucaj. O kurde! Wszyscy to mówią. Bog! Czekaj. Wypieprzaj. No, nice. Od razu mi lepiej. Co to jest? Jump King? Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Co, schodzić niżej? Tylko czy... Czekaj, bo tam jest wypieprzone okno, to raczej tam iść. Ja pierdzielę. Sorki, nie wiedziałem. O! Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. 130 nożyczek, poszaleję zaraz. Aha, mam cię. A tu coś poza tym szpitalem będzie, gdy czy? To jest takie 100% fabularne, powiedzmy. Będzie. Znając moje szczęście, to na pewno zakonnica albo czyjaś babcia. Ale nie ma sensu ryzykować. Ej, no kopnąłem! Co się tu dzieje?
spokój. Rzucaj. Ej! Jezu! O co chodziło? Ja pierdzielę, co się dzieje? Sorry! Jazda, dziewczyno! Chora gierka. Na wszelki. No co chodziło? Siema, mów, co się tu dzieje. Mów, co się dzieje, tej. Dobra, mogę wziąć pistolet w końcu? No nie wiem, wszyscy mają naboje? A, dobra, 20. O. Przepraszam. Czy to wystarczy? Czy zwykłe przepraszam wystarczy, jak zabijam te koty, czy nie? Nadchodzi kolejny odcinek przygód psychola. Przepraszam. Ale oni się gadali. O co tu chodzi? Oni się gadali. Ja ich zabiłem. Czy jest to okej? Przykro mi, że tu leżysz. Masz, może to ciebie leczy. Lepiej? On jest niewinny? On? Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Niezły pokój. Już mi lepiej. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle, co ty. Co jest? Jednak działa. Co się tu w dupę dzieje? Ez? Lotnice tornado, no. Jaki tam? No co chodziło? Na
padł? Jazda, dziewczyno. Kiedy spanko, no to końce gierkę zrobiłem w sumie, żeby już spokój z nią był. Już nie będą pisać widzowie kiedy postal, bo nie będzie pierwszy, nie będzie jak. I git. Gdzie mam iść? A tu. O kurde. Chłop do mnie granatami rzuca, muszę spieprzać. Nie sejwowałeś przed chwilą? Samki mordy, chłopie, z tym nie sejwowałeś, śmietników w dupę. Ej, byłem tu. A nie. Nie wiem, czy nie wzięli tych samych rur do... Co tam był? Pokój. Elo koleś, witam. Koleś jest grany, dokładnie. Widzę, że fan serii. Przepraszam cię. To jest dodatek, w sensie apokalips coś tam. Jak to się gówno nazywa, widzowie? Robi się prawym nożyczkami, patrz. I się tak odbijają. Tylko no nie wiem, czy to więcej obrażeń. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Błagam, tylko nie gary. Wszystko tylko nie gary. Oni się ze sobą biją? Co tu się w ogóle dzieje? To w ogóle nie wiem, co się w tej grze dzieje w tym na razie. Prawie na pewno tego nie widzę. Ez? Trochę jak w obcym. Widzę Minecraft. Jesteśmy w jakimś ty. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zatrzymała tyle co ty. Ten typ mnie tak irytuje, widzowie. Zaraz mu zapieprzę gonta, no. Ała! Oto bilecik. Czemu na dwa hity są? Może nożyczkami lepiej. Ogień zdobyłem. A, po... jego się dało po... Snajperkę zdobył! Powrót! 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 Znowu sejfujesz! Tak. Ty, no nie mów, że tu nie trzeba było iść. Na to, no kto by pomyślał, że tak będzie? No kto by pomyślał w dupę? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała tyle co ty. Ogień za mną idzie? No ale tu jest...
Obcy mroczniejszy, no. Wiadomo. To tak uderzyło? Wybuch jakiś był. Już mi lepiej. Dobra, ale gdzie ja mi iść? A, ja mapy nie mam. Mam iść po prostu przed siebie, tak? A dobrze, zabijam tych ludzi, czy źle? Widzowie, dobrze, że ich zabijam? F? No ale po co? Chodzi mi, że mapy nie mam. Widzisz? Ty, to był on. Wiesz co? Naprawdę jestem niewiarygodnie głodny. Jak tam? Też mi coś upieprzył, ale to już luj. Uszy ci urwało, sorki. No też mi wypieprzyło uszy, to było tak głośno, a ta gra jest ogólnie dość cicha. Ostra broń. Ktoś mógłby stracić kończynę. Ekstra. Do budynku azteckiego. Wejdź, którego? Tutaj do Hinola? A, dlatego to powiedział. Zjeść iść. Siema. Rzeczywiście tu się idzie. Dziwne, że bez mapy jak na razie. Dzień dobry. A to w ogóle ktoś inny robił? Te dodatek? Sądzę, że potrzebuję drinka przed śniadaniem. Nigdy już tu nic nie kupię. Świetnie. Te same studio. Bo tak narzekaliście, że to jest takie średnie porównanie tam tego. Co jest? Zombie? Może powinieneś pójść z tym do dermatologa, kolego. Nie chodzi o to, że... Ha, ty pewnie też chcesz dostać coś do żarcia, co? Jezus, skąd wy się do cholery ciężkiej bierzecie? Co tu się dzieje? Może wezmę zestaw numer 2? Bejsbola ma? A nie, dobra, to kosa. Czy chcesz może walący syfem serek na tę kubkę żarcia? Bez sera, dzięki. Nie, to baseball. I pewnie chcesz zakichanego powiększonka, co nie? Głupia pierdoło, dupa, dupa, dupa. Nie wierzę, że coś takiego. O, co, dostajecie wołowiny z Anglii. Pierdziele, fumus. Cholera, zombie z chorobą wściekłych krów i syndromem Tourette'a. Spróbuj tego, zarażona walnie tą krwą szmato. Juhu! Co on ma? Maczeta! Maczetę miał! Zryj to ściągająca muchy kupo gnoju! A, pokazują, że głowa. Hej, człowieku, chodzi o głowy! Musisz rozwalać ich łby! Hej, masz zabić go? Chodzi o ich łby! Ale poradnik ciekawy, jak w Harry Potterze jeden. Ciekawe, ten typ od kosy? Czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Gdzie idziesz? Będziesz jedzeniem. Po co ja mam ich ubijać? Czy oni mogą leżeć, tak już mi nic nie grożą. Gdzie ten z maczetą? Sorki. Siedem na dwa... Aha, ja mam zabijać, teraz widzę. Po to. Sorry. Kija? Ale kij nie niszczy. A, niszczy. Morda, dupołowcu. W
To lepsze. Nie, dobra, kij lepszy, no. Ile ich jeszcze? Tam na dole ich nie podobijałem. Gdzie ta głowa? Gdzie jeszcze co? Jest to człowiek. Jeszcze jeden typ. Byleby to nie był jakiś niedobitek. Ale to jutro zagram. Ale ich mielą, kozacko. Podoba mi się twój styl, synu. Może chciałbyś zostać nowym miejskim inżynierem do spraw usuwania szalonych krów? No, tak się składa, że akurat zmieniałem pracę. Co tu się w dupę dzieje? Przecież oni mnie chcieli zabić przed chwilą. Nie no, do krówek muszę strzelać? Gruby, no, ubiję go jak będę mógł. A teraz słuchaj mnie uważnie, synu. Według naszych ustaleń najlepszym i najzabawniejszym narzędziem do pozbywania się krów jest oto ten zatwierdzony przez rząd młot. Co się jakieś nie pytania? Mogę ci przypieprzyć? Działaj. Ale gdzie ty idziesz? Daj grubego zabić. Nie, daj mi... No gruby idzie gdzie? Stanąć tam? No nie może zniknąć. Dobra. Ja pierdziel. Tym się lepiej plony zbiera. Przykro mi krowy. Młotek miał interakcję. Aluj. Czytaj. Wróga. O, to powinno być to, tak? O nie, czekaj. No dobra, pokój. Chodziło o to? Czy... Co się dzieje? No, działa zawsze. Dobra, a przetestujmy to. To nie działa. Kosa jest najlepsza. Kosa najlepsza. Co mi to wyszukuje coś? No wyszukuj. Co za gówno jest? Rzuć, no rzucałem tym młotem. Czy ja mogę równie dobrze tak zabić, nie? O! Ale w dupę rzuć, dobra. Chodź krówko, to jak sen. Uwierz mi. Nie w bok, tylko w dupę rzuć. O, szeryf!
Nieźle ci idzie, chłopcze. Masz, teraz spróbuj tego. O co chodzi? Wszystkie dobra... A nie, no w sumie nie miałem błota. Morduje biedne krówki! Niech ktoś zadzwoni po Pamela Anderson! Jezu, co? Brać go! To za wszystkie uciskane magnagetsy! Magnagetsy? Przecież z krowy. Jestem tylko pracownikiem miejskim na służbie. Ej! No nie strzelajcie do grób, debile. Ja pierdziel, ten młot jest gównem. Po co mam go używać, widzowie? Jestem tylko pracownikiem miejskim na służbie. Macie. Gówno. Daj mi ten młot rzucić w tą krowę. Ostra broń. Ktoś mógłby stracić kończynę. Ekstra. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała tyle, co ty. Możesz! Jak to teraz wyciągnę? Nie będzie bolało, obiecuję. No dobra, dobra. Warto było potestować. Szmato. Krowa się spali. No co ty pieprzysz? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle. Tutaj, krówko. Won. Gdzie te krowy? Tu będą? Nie, stąd przyszedłem. A te granaty wziąłem? Tu leżą nadal. Znowu sejfujesz? Tak. Ja muszę głowę. Nie, nie muszę. O. Nie sejwowałeś przed chwilą? Jest podobno film. Postal, ale ja nie widziałem. Chodzę. No? Nie bronicie już nuggetsów? Gówna w dupa? Gdzie jesteście? Goniecie. Śmierć za tobą. I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? No, twórcy non-stop nie wyśmiewają, że robię save'y. Chodź, ale dalej robię to jak save, może łatwo. I nie bawisz. Swing. Swing? Jedno kierunek. O co chodziło? Muszę dorwać więcej tego dobrego stachu. Słyszę krówki. Tu gdzieś biegła druga. Ty czekaj, jak gdzieś idziesz się? Szalała? Ty czemu się nie ten? O nie. O nie. To są zombie, no.
O Boże. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle, co ty. Co ty pieprzysz? Gdzie ta głowa ostatnia? Bo ja ją tam wcześniej chyba zostawiłem. Przed mostem. Czy gdzie? Nie będzie bolało, obiecuję. Tu jest. Nie, to nie ta głowa, bo jest 14. Ona gdzieś tu była, wtedy ta jedna zombie. Tu. A jest, 15. Nie sejwowałeś przed chwilą? No nie, jest git, jest git. Na szczęście znalezione. Dobra, gdzie następne? Tam trzeba iść? Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle, co ty. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Kota? Jakiego kota? Co? No to po to mi dali te granaty, ta? Ty granaty... Nie wiem po co mi granaty dali. Granaty to jest tragedia. O kurde, gdzie ja tego save? O nie, jest 15. Ty zaliczy... Dwa razy? Nie, dobra. Z głowy się zrespiły obok. No, granaty tragedia. Myślę, że jej dali, bo będzie wybuchać serce. Znaczy głowa od razu. Już. O, ten szajs jednak działa. Tragiczny. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle, co ty. Jakie rodziele szalone są. Padają. Ja mam jeden HP. Już mi lepiej. Nie będzie bolało, obiecuję. Dwie jeszcze. Jedna. Bronią palną. O, ten idzie frajer głupi. Młot ma ates. Dobra robota, synu. No, to prawda. Poszło ci tak dobrze, że awansujecie na głównego inżyniera do spraw usuwania gołębi. Gratulacje, oto twoja wyrzutnia rakiet. Co? Co? Tylko jej nie nadużywaj. Pora usunąć parę gołębi. O co chodzi w tej grze obecnie? No, rozumiem. Nie wiem, co się odpije. Powiedziałem nie! Co wy sobie do cholery myślicie? Zasrany interes. Co tam masz, Steve? Moment, co masz? Opis misji z gołębiami. Opis misji z gołębiami? Nie mamy szmalu na misję z gołębiami! Lecisz sobie ze mną w Karola, czy jak? Pis dzieciaki, pomyśl tylko o dzieciakach. Spójrz tylko na jakość tego nagrania, za fajdańczu! Odwołać to, ale już! Co mówi? Spieprzaj z linii, jesteś na mojej! Chodź ci w dupę, kolego! O co tu chodzi? Power slipa. O co tu chodzi? Co tu się odpieprza? Wow!
To była najbardziej odjechana rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Ale co? O matko, ale to wkurza. Pieniążków zabrakło na grę. Halo? Hej koleś, tu Vince. Mam dla ciebie pracę. Ze względu na niewiarygodny brak jakichkolwiek kompetencji, postanowiliśmy zerwać umowę z naszym pierdzielonym wydawcą. Problem w tym, że on ma nasz złoty masterdisk. Idź i zabierz mu go, ale już. Idziemy do... Nie ma sprawy, wydawcy gry? Ale jak się tam dostanę? Tym się nie martw. Tą sprawą już się zajęto. Nie mogę, ta część, ten dodatek jest popieprzony. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Jak się czujesz, Shogi? Dobrze, dzięki. Już. No co chodziło? Dobra, koska. Na hita. Ale nie wiem, którędy. Tędy? Nowa broń. Granatnik, Nie lubię tej broni. Spokój. Tu? Nie, to jakieś kino chyba. Zabluj się, ziomo! Faja tam będzie. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Mów mi, Tom Cruise. Ale gdzie jest ten wydawca? Gdzieś tu? Wow. Myślisz, że nie sięgnę cię? Dobrze, że to jest nadzewne. Ale czekaj! Gdzie to jest? Alois Fajon. No. Aloj. Ale gdzie ta misja jest? O, czekaj. To jest tutaj. O. Dobra, dawaj ten dysk, szmaty głupie. Pieprzam się tam all in. Oczywiście nie drzwiami. Jeżeli się da. A. Widzę, że budżet nawet nie pozwolił na to. Siema, gdzie dysk? Tata, nie dobrze, wejdę. Że to jest nierdzewne. Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Maceta? To jest broń? O kurde, mogliby tę broń zrobić. Kurde, apteczka jest, ja faję przypieprzyłem. W końcu ta mityczna maczeta. W końcu. Pokaż. Podobno najlepsza broń z gry. Coś jak kręgle, tylko lepsze. Rzeczywiście wraca. To nie broń? Oj, 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 to nie wygląda za dobrze. A może nie wróci? Ty to one-shotuje tych typów, rzeczywiście. Każda broń sobie one-shotuje tak naprawdę. To znaczy tych cyk najlepszych. Siekiera? Siekiera one-shotuje? To i kosa. No to, że rzuca jest o tyle dobry, że wraca.
muzykę. Ale co? Kurde, jakaś trucizna. Co? Oni mogą to blokować? Nie no, to kosa najlepsza z gry. Głowa do góry. Co? Zesrałeś się? Siema, dawaj dysk. Buta wiążesz. Czekaj, bo tam było jeszcze coś wcześniej. Muszę dorwać więcej tego dobrego stawu. Mów mi, Tom Cruise. Gdzie ten dyt? Gdzieś dalej, czy już tu gdzieś? Czy boss będzie? O. Co robicie tu? Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Tak. Gdzie chodzisz? Mów mi, Tom Cruise. Teraz wszędzie te maczety, jak już dało. Wow, te rzeczy nigdy się nie nudzą. Ale czekaj, gdzie dobrze, jestem? Dobrze, że to jest nierdzewne. W stalu, nie wiem czy będzie coś, ale zobaczymy. Właśnie, ani razu tego itemu nie użyłem, chciałbym użyć. Ej, co? W sumie kiedy mam kosę, to tak rzadko używam broni, że aż zapomniałem jak się to robi. Idź ogrodem. A, dobra, dobra. Kurde, nie ma dubla. A tutaj! Ale woda! Widać, że za bardzo wody w grze nie ma, bo jakby taka była... No, starali się, żeby wody nie było w grze. Przedłużam? Nie no, ja gram kosą, to jest dużo szybsze przechodzenie. Mów mi, Tom Cruise! Swing! Swing. No i siema. Dawaj dysk. Tu idzie serio boss? Jest, serio boss. Ciekawe czy padnie na hita z kosy. Rety moje oczy. Ładny plet człowieku, matko. Panie Hoxlop, pan Vince Desi na pierwszej linii. Hej, Vince przysłał mnie tutaj po złoty master dysk. Złote co? Człowieku, tu nie ma żadnego złotego dysku. W promieniu 100 kilometrów nie ma żadnego złotego dysku. Vince jest po prostu walnięty i ma pierdolca. Nigdy nie dostałem żadnego złotego dysku, a już na pewno go nie kopiuję. Kto powiedział, że zacząłem go kopiować? Cholerny kłamca. Vince nie odbiera moich telefonów. Panie Hoxlop, pan Vince Desi na linii drugiej. Ten gość nigdy nawet nie dzwoni. Pan Vince Desi dalej jest na linii pierwszej.
Fajna ale już na pewno nie dał mi żadnego złotego masterdysku, którego nie mam, o tu, na moim biurku. O nie, nie. Panie Hoxlop, pan Desi jest na liniach pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Czy ma zostawić wiadomość? Okej, okay. Zabawmy się przy tym trochę. Hej, ale zawinął. To złoty masterdysk, którego ja nie mam. Oddawaj go. Ochrona! W mordę. Nie, ja go na hita walę kosą. Rzuć broń, a obiecuję, że cię nie zabiję. Serio to boss. Ale... Co się tu dzieje? Ja myślę... Pali się... Kurde! Faja, faja, faja. To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. To bije to mu więcej. Boże, młotem. Kurde, on mi. Nie, nie, nie! Faja, faja. Gdzie to gówno jest? To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. Już? Hej, Vince. Misja skończona. Dobra robota, człowieku. Trochę sadgę, że takie łatwe. Zostaw dla mnie jakąś blondynę. Zaraz będę. No a ten boss to giga pepega. Już niedziela? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...